Ale nie z tyle gazu! Nie rozkładaj się tak, babo, bo dzisiaj jest ważny dzień. Uświadcia mi się? Nie! Dzisiaj będziemy jeździć moim autem i to ty będziesz kierowcą. Ale co ty też wymyślasz? Ja sobie robię, że mam, chłopie, książkę do przeczytania, życie do przeżycia, romanse do odkrycia! Mam ten samochód już od paru miesięcy i Marlena nie chce jeździć jako kierowca, ona nawet nie chce jeździć nim jako pasażer. Bo to jest monstrum, to jest potwór! Będziesz miała dzisiaj kilka zadań, które musisz zrobić tym autem, a twoją nagrodą będzie odebranie twojego samochodu z myjni. Ale to ty sama musisz tam dojechać. Dobra, ale wiesz o tym, że ja nie ręczę za twoje auto i jak wyląduję na złomowisku, to nie moja wina. Módl się o mamusię. Mama cię kochała. I wiesz, że byłeś moim najlepszym przyjacielem? No odśnież mi. Nie, to jest właśnie twoje pierwsze zadanie. Musisz odśnieżyć auto. Czotka z tyłu, jakbyś nie czytała. Nienawidzę tego robić. Jak to się otwiera? Zamknąłeś pewnie. A no był zamknięty chyba, no. Brawo. Wow. Ale dokładnie, co to ma być? No dokładnie przecież robię. I sercem to rób, ona czuje. Nie rysuj lakieru. Nie rysuj, jak mogę tym rysować lakier? No to ci się tak wydaje. Widzicie, dlatego właśnie z nim nie jeżdżę. Pedant. Skup się. Ja już nie mam siły, ręka mnie boli. Ale jest mi zimno. Jest mi... No ty jak się ubrałaś? To mam rękawiczki, czy moi? Czekaj. Ojejku. Kocham was. Sera, to ja mogę odśnieżać. No to dawaj, wracaj do pracy. Ej. Nie co? Na mnie. To czemu tutaj stoisz? Boże, to już to... Ej! Ej! Ej, dziadu! Okej, auto odśnieżone. Pierwsze zadanie jest zaliczone tak prawie, to możemy jechać. Siadaj. A możesz ty prowadzić chwilę, ja sobie zobaczę jak i potem się zamienimy? Przecież jeździłaś już ze mną parę razy. No dobra, ale nie skupiałam się, chłopie, jak prowadzisz. To w ogóle jest automat? Dobra, ja chwilę poprowadzę, żebyś zobaczyła, no. Dobrej. Ej! Co? Buty oczep. No przecież wiem, widzicie? Dlatego ja z nim nie jeżdżę, dlatego z nim nie jeżdżę. Dobra, spokojnie. Proszę bardzo, czepię buty. Już się bałem po prostu. Ubrudziłam się, masz takie brudne auto, chłopie. Nowe, jeansy. Jak dbasz o ten auto? Mówisz, że ja mam usyfione? Cio! Chyba wybraliśmy sobie najgorszą pogodę z możliwych. Śnieżyca! Teraz tak, idziemy po jedną rzecz do sklepu i potem ty kierujesz. Kuba stwierdził, że musi mieć masę kamer w aucie, więc idziemy po kolejne GoPro. Ja nie wiem, czy będzie, tak? Spokojnie, spokojnie. Żeby uwieczniać po prostu to, jak prowadzę. No wiesz, jak będzie crash, to lepiej to nagrać. Jaki crash, chłopie? Ja mam duże prawo jazdy niż ty! I zdawałam, uwaga, zdawałam prawko 5 razy, więc miałam więcej praktyk niż ty. Widziałeś? Widzisz, chłopie, tak się będzie ślizgać twoje auto. Przestań mnie cały czas straszyć. Będzie tak. Wypluj się. Weszliśmy sobie do galerii i oczywiście co? Muszę siku. Kuba, zawsze jak wchodzimy do jakiejkolwiek galerii i tak dalej, on... Muszę się wysisiać najpierw. Spokojnie, ja po prostu mam bardzo dobrą filtrację. Przyszliśmy po przyssawkę do auta na GoPro, a nie po gry. Mam przyssawkę, no ale już... na gry jest zawsze czas, żeby zobaczyć nowości, tak? Kupi mi coś? Nie kupi ci nic. Ja, słuchajcie, typowa romantyczka do uwiecznienia zdjęć, albumik i wkłady. Bo ty nie myślisz nuda, o wkładach do Istaxa. Nuda. Chyba jest znowu w toalecie. Ja po prostu nie wytrzymam z tym chłopem. Ale piękna. Stań. A nie, mówię o niej. Pakuj się, babę. Otwórz mi drzwi? No, otwórz. No dobra, ma, niech ci będzie. Ej, o czym pamiętamy? Brawo. Jak się pani czuje przed jazdą? Jestem zestresowana. To nie mam spiętą żyć, jak nie wiem. Jezus, ja się boję. Czekaj, muszę sobie dostosować tutaj. Tak, ale musisz najpierw tam włączyć. A, jak mam włączyć? Mam tu przytrzymać? Hamul... Nie, możesz po prostu nacisnąć. Aha, nie ma klucza? Nie ma, no daj mi klucza, no jak ty chcesz? Ty ma klucz, ty mam władzy. No. Ale mruczy kicia! Jak mam zagazować? Hamulec i... Niech gazuj teraz, coś gazować? Hamulec i te? Przestań, przestań! Skup! Nas jeździ, ja nie gazuj! Ja chcę jeszcze raz! O, tu masz teraz elektryczne przyciski do fotela, no. Jaka kurwa, ale nie tak blisko! Dobra, nie, czekaj. Przesadziłam, a teraz... Ja! Może wyżej też chcesz? No, a jak jest wyżej? Tu? Do góry. Jak ty masz rewelacje tutaj! No widzisz, rewelacje! Powodzi się, kurwa. Jaki wieśniak z ciebie. Dobra, bo mi zimno. Siadam z drugiej strony, oby mi teraz nie odjechała baba. Matko, jak ja się dziwnie tutaj czuję, ja nie siedziałem jeszcze. Nie, siedziałem chyba jako pasażer. Nie, ja nie chcę. Ale przestań cały czas narzekać. Ale się boję. Będzie dobrze. Gdzie jest hamulec? Który to jest pedał? Teraz robisz lewy. Okej, a gaz? Prawy. A sprzęgło? Nie ma sprzęgła. A dobra, nie ma sprzęgła. Co ty robisz? Może jeszcze jeden pas sobie weź z tyłu w ogóle. Ja nie będę ryzykował z tobą. Tak? Ja lubię swoje życie. Tam wymyśliłeś ten film. Sam to wymyśliłeś. Głupi byłem i tyle. Lusterko jeszcze. Daj mi grzanie populi.
tak. Oh yes, na maksa. Ale ty się powinnaś skupić na jeździe, a nie na grzaniu tyłka. Tylko mnie to interesowało zawsze, jak jeździliśmy twoim autem. Gdzie jest grzanie populi? Nie patrz, nie patrz. Nie patrzę. No. Ty jesteś niepoważna, Marlena. Teraz ja mogę jechać. Ty masz to brać na serio. Ale śnieg mnie oślepia. Ściągaj tą górę, żebyś właśnie widziała coś. Guci, guci, prada, prada. Jaka ty jesteś głupia, nie? Lusterka boczne się dobrze są stawione? Chyba tak. Tam masz i tak zaparowane, nic nie widzę. To jest takie auto, że tutaj jest zręczny taki, więc musisz go spuścić, żeby odjechać. Wow, jestem pod wrażeniem. No i co? No i teraz rzuć wsteczny. R? Tak, a wiesz co znaczy? Right. Nie, Marlena. W lewo i do przodu. Nie mogę przejechać przed przód? Nie, przed przód nie, tam jest zaspa, nie, nie! Uspokój się! Dobra, no dobra, Marię, auto widzę, za tobą. No, uważaj, widzę. Auto jest za tobą! Widzę. Matko, ja nie dam rady, słuchajcie, ja jestem za młody, żeby... Podniosłeś mi ciśnienie, przez ciebie, jak coś się stanie, to przez ciebie. Wyjeżdżaj, cofaj. Delikatny gaz, tak? Jezus, nie, ja się boję, ja nie chcę, wycieraczki w ogóle. Dobra, kręć, ładnie. Ale jestem spiętna. A nie siedzisz za nisko? Siedzę nisko jak prawdziwy kierowca BMW. Dobra, już wystarczy, teraz drive, tak? I w prawo. Pchnij i dobra, już jest drive. No i teraz powolutku jej. Ten uważaj na traktor. Jaki traktor? Niech to on uważa na mnie. Panie, uważaj pan! Jedzie tu blondina! Blondina, okay. Chcesz mieć sina? A właśnie, bo ci nie powiedziałem. W zasadzie kolejne zadanie zrobiłaś, bo wystartowałaś i uruchomiłaś silnik. Teraz kolejne zadanie, musisz wyjechać z Libero. To nie jest takie łatwe, na trasę. I jedziemy w stronę... Gdzie tu jest wyjazd? Jedziemy do Maka. Tam mam jechać? Tak, tam. Ja chyba nigdy nie wyjeżdżałam tutaj. Jak nie to byłam nie? tutaj. Dobra, ale uważaj, żeby nie przytrzeć, bo tu jest ciasno. Czekaj. Nie musisz otwierać okien. Nie, bo ja się muszę podwyżyć. Jezus Maryjko! Ja cię pinkole! A ja chciałam mieć kiedyś suwa. Tam, ja nie wiem, jak... Na to sobie jeszcze poczekamy. No dobrze ci idzie. Ale prędkość. Zawrotna prędkość, moi widzowie. W lewo. Bo nie za dużo gazu, żeby cię nie obróciło. Uwierz mi, że nie daję dużo gazu. Uwierz mi, że ten. Jesteś tym delikatna, tak? Dobra, no. O, ile tu ludzi przytarło w ogóle już. No to obyś nie była jednym z kolejnych ludzi. Powiedziałam ci, prawko mam dłużej niż ty. Okay. Ale mi przyjemnie krzyje w dupkę. Oh yes. Teraz możesz jechać tam prosto. Tam wyjedziemy w stronę Maczka. Ale czemu tak wprowadzasz taką. Patrz na drogę, nie patrz na mnie, kobieto! Jest dobrze, kochani, widać już wyjazd. Aha. Dobry dzień. Ludzie, uważajcie! Merlina jedzie! Jak ktoś jest teraz na drogach, to lepiej niech wraca do domu, bo... Teraz musisz uważać, bo na śniegu to auto, no, lubi się czasami niegrzecznie zachowywać, nie że tak widziałam, powiem. Jak się niegrzecznie... O, gościu! Uważaj na mnie, babo! Albo gościu! Uważaj, no. patrz na mnie. Jezus no, Maria. Wszystko jest. Ale przecież ja mam pierwszeństwo. Dobrze, sprawdzam twoją czujność. No. Ty. Jezus Maryjko. Trzeba zmienić pas. Uważaj. Uważaj, chłopie, bo wjeżdżam na trasę. Matko jedyna. Już jest gorąco, słuchajcie. Jadę lewym, bo lewy jest zawsze szybszy, ale nie przemyślałam tego, bo nie chcę szybko jechać. Nie, no spokojnie. Ty zatankowałeś dzisiaj, to jeździmy za twoje paliwo. Super. Uważaj, Marlena, zwolnij tutaj, bo... Możesz tak nie hamować, ciotka? No. Uważaj, bo... Ty też mi tak robisz, to hamuje. Jeźdź bezpiecznie, przepisowo. Przepisowo ja mam na drugie imię, człowieku. Opuszczamy teren zabudowany, twoje kolejne zadanie. Musisz trochę depnąć, ale z wyczuciem. Nie wierzę, że to mówię. 80. 80 to nie jest depnąć. Jezus Maria! Pozmienia pas, słuchajcie, zmienia pas! Ja już się spociłam. Chyba puściłaś bąka, co? Bo czuję taki zapasek trochę. Ja chcę wrócić w całości do domu. Smanki! Przestań! Marlena, nie, to się... Kuba mi zawsze tak robi, że jedzie ze mną. Cika, cika, bo... Ale to jestem cika, ja, cika, przestań. To jestem ja, a nie ty, tak? Chyba... Yes! Na łapie robimy? Marlena, jest zima. Jeeeee! Prawdziwy kierowca BMW. Chcesz ty wstać na łapkę, bo się ktoś się będzie chciał... Jezu! Ostrożnie z tym gazem. Ja takie zrobiłam, come on, baby! A to nam jedzie jakieś Audi. Podjeżdżamy pod hipermarket. Dało się. Na razie żyjemy. Dobra, znajdź jakieś miejsce, gdzie mamy trochę więcej przestrzeni. Dalej jedź, co ty robisz? Przestań hamować cały czas. Uzigom się tu zaraz. Nie wiem, co ty chcesz. Tam, no jedź na razie, no. Ale gdzie w lewo, no gdzie w lewo? No tu. No mamy tu w górę lewo. Tu, prawo, lewo, czy lewo, lewo? Prawo, lewo, czy lewo, lewo? Prawo, lewo chyba. To prawo, lewo, czy lewo? Lewo, tam. Tam. Tu? Tak. Matko jedyna. Ja muszę na chwilę powietrze. Ręczny drive i wyłącz silnik. I na drive zostaw. Na drive. Słuchajcie, ja chyba nie byłem na to gotowy. No jechaliśmy! Lena jeszcze nie wie, co ją czeka. Dzień dobry, kontrola prawa jazdy. Co? Nie mam prawka ze sobą. Jezu, wiem, że w ogóle nie masz. Następnym zadaniem, z racji, że to jest samochód, który ma dosyć dużą moc i ma tylny napęd, jest zrobienie na tym parkingu bączka. Dobra. Jak już wiecie, z guziczek. Teraz na maksa koła w lewo i dużo gazu. Ale jest tyle gazu! Ej, no prawie, to był pół... Co się stało? To był pół bączek. Jak to jest teraz? Wiedziałem, że jej się spodoba. Dalej. Więcej gazu? Więcej? Yeah! Whee!
Ej, wiesz co, teraz sobie zdałem sprawę? Tym autem nie robiłem jeszcze bączków na śniegu. Robisz pierwszy raz przede mną. O Jezus, przepraszam. Przepraszam, chodź tutaj. Będę płakał chyba. Przepraszam, nie chciałam ci tego zabierać. No i tu będziesz trochę miejsca, żeby się pobawić. Gorzej jak tu gdzieś nas policja zobaczy, ale to trudno, to najwyżej dostanę. Powiem, co ja dostanę, powiem, panie! To on wymyślił, mamy to nagrane. Schowam kamerę. Dobra, no to co? Ja wychodzę i zrobisz jeszcze jednego, jak ja wyjdę. Bo mnie nie przejedź. Nie martw się, dziecinko, nic ci nie zrobi. Dziękuję. Lepiej patrzy, nic, żadne auto nie... O, właśnie jedzie jakieś auto tutaj obok, więc uważaj. Robi mi konkurencję? Niech patrzy. Jaka ty jesteś głupia. To tak jak ci mówiłem, no. Delikatnie z tym gazem. Matko, co jedzie? Chce mnie przejechał. Dalej! Co tak? Nice! Nice! Kurde, no! Jestem normalnie. Chodźcie! Jak gdzieś walnie. Przyjedź tu! Przyjedź! Yeah. Ej, jestem... Co? Ja! Nie, nie! To... Gdzieś, synku, co ty taki jesteś, to już wsiadaj! Ej, ale jestem! Czekaj! Jestem mega pod wrażeniem! Czekaj! Coś nie, mówiłeś? Tararara, is the magic VIP! Dobra, jeszcze raz! Kurde, już odstrzeć gazem poleciała! Ja pierdolę! Jakby mi ktoś to powiedział kiedyś, to bym chyba nie uwierzył, naprawdę. Ej, bo mi całe paliwo wypali! Paliwo mi skończysz! Dobre jest! Piona, jestem mega dumny. Jedziemy do baka! Kolejny punkt zaliczony! Żółwik! Bam! Kto mogę wiedzieć, że jest bam? Powiedz mi następny raz. A, no to jeszcze raz, no. Żółwik! Bam! Siada chłop. No i co? Powiem ci tak, nie? Masz kochone z babą, nie? W sensie, wiem, że to nie jest duża prędkość, ale nie sądziłem, że ty to tak szybko, no, wiesz. No widzisz? Co prawda na koniec, jak nagrywałem story z Marleną, prawie latarnię przyfandzoliła. W tą latarnię, ale wszystko było z umiarem, ja wiedziałam. Wszystko było z umiarem. Podjeżdża, prawie wali w latarnię i za chwilę... Luzi. W sensie, jestem mega, mega pod wrażeniem. Tak, no to buzi. Nie. Aaa, taki się player z ciebie zrobił. To player. Czekaj. Dobra, kolejny przystanek, McDonald's. Dojdźmy prawie. Kolejne zadanie, moi drodzy. Marlena musi podjechać do drive'a i złożyć zamówienie i nie porysować mojego auta. A ty porysowałeś już kiedyś moje, przepraszam bardzo. Nieprawda, Ferga drogę przetarły. No, a ja nic nie zrobiłam. Ale bo ja jeżdżę ja za ciebie. Ja nic nie zrobiłam ze swoim autem, a Kuba zrobi. Jeszcze ma do mnie pretensje, że ja mam mu nie. Nieprawda, bo nie wiadomo, kto ten próg rozwalił. Za ząb, rysa za rysę, kiedyś ci zarysuję. Wysiadaj. W tym momencie. Ostatni raz jedziesz tym autem. Boże, na krawężnik. Dzień dobry. To zakręcone z sosem śmietanowym. Raz zakręcone, dieta. Raz... I ketchup. I cola zero. I ketchup. 10 ketchupów. Twoje auto dzisiaj to ty płacisz. Ej, ty wymyśliłeś. Na pierwsze dalej. To dalej? No tak, ty numerków nie rozróżniasz. Dobra, prosiaczku. No to jemy. Serio pozwolisz mi zjeść w twoim samochodzie? Nie. Smacznego. Nienawidzę cię. Żartowałem, aż taki zły nie jest. Wow. Miała być dieta. Co? Brzuszki najedzone, to teraz zmierzamy ku kolejnemu challenge'owi. Rzecz wydawałaby się prosta, lecz dla mojej kochanej blondyneczki może taką jedną. Dobra! To będzie? Tankowanie. Dobra, babę, prosta! Depnij mu! O, policja akurat za mną jedzie. Serio? Ale się z taki trałam, nie wiem. To nie jest policja, myślałem. A ja też myślałam. Miałam 6 na godzinę więcej niż powinnam. Przepraszam, zatrzymałem panią, bo jest pani zbyt seksowna. No nie przepuszczą mnie ci. Wyjeżdżaj powoli. No jedzie. Brawo. Dziękuję Kupra. Kupra jest fajna, ma ziom, mu ziom. Ostra mnie wpuszcza. Dzięki, Ostra. Dzięki, mała. Ja nie lubię tego, jak ludzie tak nie dziękują. W sensie to jest takie miłe, sympatyczne, zawsze jak ktoś awaryjki puści. No, ale to tylko chamy nie dziękują. A na przykład jak ktoś ci puszcza, że dziękuję, to ty mu jeszcze mrygasz? Nie, bo byście wpadli w taką pętlę i byście cały czas się nawzajem dziękowali. Kolejną szą, kolejne bączki, Tam? Musimy przejechać teraz pod sklepem, bo tam jest stacja po drugiej stronie. Jeszcze się na chwilę zatrzymamy, bo Kubuś musi iść sisiu znowu. No nie no. To jest ważne, żeby sikać jak ci się chce. Dobra filtracja. Z której strony jest w lewo, to jest pytanie. Z prawej. Dobrze. Czasami jest z lewej? Tak, tu. No to podejdź trochę do przodu. Ty takie, powinieneś, nie. No teraz nie widzę, bo mi kamerą zasłaniasz. Jesteśmy dalej tak samo daleko. Dobra, już to, bo zaraz będziemy za daleko znowu. No. Pokaż wszystkim, jak to się robi.
Kurde! Ja nie wyciąga, tylko kręcić. No. Dobra, ale... Zakręciłeś tak, że szok! Co ty zrobiłaś? O, wracaj tu. To. Nie kładzie się na lakier, tylko tu jest taki spod... Co ty? Dobra, ja nie mam nie, czegoś... Jak od dół? Jak to się ma trzymać? Ja nigdy czegoś takiego nie zrobiłam. Ta-da! Nie. Ja umiem tankować, już nie rób ze mnie takiej blondyny. No. Jak ten z TikToka. Ogólnie powiem wam, że tam się panowie na nas patrzyli, nie wiem o co chodzi. Potem powiedziałam Kubie, że się patrzą, chyba się spojrzały, to się schowali. Widzieli jak kilka razy cofasz i podjeżdżasz do tego dystrybutora. Albo jesteś opcja, że widzą taką blondę, takie BMW. I wiesz. Ta-da! No co no? No dobra. Dobra, tylko chciałem sprawdzić. Ej, proszę jej nie chłastać. No, udało mi się. Jana. Miał żółwik. No to wcześniej zrobiłeś, jak tak? No tak, hu. Bu. A patrzą, że oczypałam buty. Kurde, dobrze wyszkolona. No i dojeżdżamy do końca naszej wycieczki dzisiejszej. I żyjemy! Jest! Koniec, prawda? Tak, już teraz musiało dobrać twoje kluczyki i się przesiadać, tak? Ale fajnie było, nie? Ale wolę swoje autko. Ogólnie, co złego, to nie ja. Dajcie znać w komentarzu, jak oceniacie moją jazdę i czy sobie poradziłam. Ja uważam, że poradziłam sobie 10 na 10, ale jestem ciekawa waszej opinii, także piszcie koniecznie w komentarzach. Kim Marley. I co? Nie ma twojego auta. Wiedziałam, że mi powiesz coś złego. Marlena właśnie ustawiła fotę do mojej pozycji. Tak, sam się ustawił po jednym kliknięciu i chłop tak jeździ. Widzisz coś w ogóle? No właśnie, czy ty coś widzisz? Ja nic nie widzę. No taki jesteś krasnolud. Ojejku, jedzie babu! Jedzie! Bo ja dziecinkę! Ten zapach czystości! Be! Tata! Halo! Ej, kluczyk mi zabrałaś! Nie odjeżdżaj za daleko! Zatrzymaj się na stacji! Co za ciotka! Jesteś gałgan! Nie moja wina! Rzucaj! Było myśleć! Rzucaj! Dobra! Ej, idziesz siku? Tak! No dobra, to tam parkujmy, no.